Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. A Tarnowską Antenę przejmujemy razem z panią poseł Anną Pieczarką, którą serdecznie witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To co pani Kasiu, dwie kobiety. Tak, a dzisiaj takie inne święto, właśnie. Ale pan Paweł wspomniał o tym naszym święcie, tak, prawda? Tak, Paweł od rana tutaj docenia panie. To tak szczególnie wszystkie radiosłuchaczki pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dokładnie tak. No, dziś 8 marca w ramach redakcji sądeckiej, ale także tarnowskiej pytamy, jak to jest być kobietą. Pani poseł, jak to jest być kobietą w polityce? O, pani Kasiu, tak, to takie już pytanie, na które powinnam odpowiedzieć, bo tak to moje życie zawodowe się pojawiło, że dzisiaj jestem w tej polityce. To może tak króciutko, bo dzisiaj 8 marca wszyscy obudziliśmy się ze śniegiem i to zaskoczenie takie duże. Nawet mama rano pyta mnie, Ania, co dzieje się za oknem? Ja mówię, mamo, sypie śnieg. A ten 8 marca to już był taki dzień, przynajmniej dla mnie od wielu, wielu lat, że można było to grubszą odzież ściągnąć z siebie, ubrać się już tak bardzo wiosennie, a na ulicach widzieliśmy wszędzie żółte tulipany, bo osobiście bardzo lubię żółte tulipany i to święto kojarzy mi się z żółtymi tulipanami. No dzisiaj jest troszeczkę inaczej, generalnie na całym świecie ze względu na to, co nas otacza, jest inaczej, ale chyba takim dużym wyzwaniem dla nas wszystkich jest, żebyśmy mimo tego bardzo dużego znużenia, tych dużych wątpliwości, które w nas narastają, żeby te wszystkie święta, które są, celebrować. I dzisiaj święto kobiet. Wczoraj też media już dużo mówiły o Wigilii tego święta. Ja nawet sobie tak pomyślałam, że to tak troszeczkę nad wyraz, ale wydaje mi się, że właśnie te święta należy celebrować, należy o tym mówić. Pani redaktor zapytała o kobietach w polityce, to ja tutaj może po tej linii pierwszej, ponieważ też przypomnę o naszej liście Zjednoczonej Prawicy i teraz już tak chyba mogę dumnie powiedzieć, 3 mocne kobiety, bo wspomnę tutaj o moich koleżankach, pani poseł Urszuli Ruseckiej, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko i moja skromna osoba, więc to też świadczy, że 3 kobiety w parlamencie, 3 kobiety, które uzyskały od naszych też drogich radiosłuchaczy, ale całego okręgu numer 15, bardzo dużą liczbę głosów, wskazuje to na to, że społeczność nam ufa, społeczność wierzy w duże możliwości kobiet, w taką siłę, ale też chyba co za tym idzie, taką bardzo dużą uczciwość i taki pozytywny klimat, który wydaje mi się, że kobiety wytwarzają, przynajmniej mówię to chociażby przez pryzmat swojej osoby, że właśnie taką osobą staram się być. Dlatego pani Kasiu, chyba takie najszczersze, najlepsze życzenia dla wszystkich kobiet, które nas teraz słuchają. To może mężczyźni dzisiaj przejmą ster na przykład w kuchni i ugotują obiad, bądź odgrzeją też pyszny obiad wczorajszy. To wsparcie mężczyzn jest ważne w każdym aspekcie życia kobiety i należy o tym pamiętać. No, tak jak pani wspomniała, niełatwa rzeczywistość nastała. Te tulipany żółte taką nadzieją niech będą, przynajmniej niech będą, dzisiaj, oczywiście, mimo tego padającego za oknem śniegu. Pani poseł, w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy niechlubną rocznicę, czyli rok od pojawienia się pierwszego potwierdzonego badaniami przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Rok od pojawienia się wirusa, choć mogłoby się wydawać, że powinno to czegoś nas nauczyć, niestety trzecia fala koronawirusa się rozpędza, tak jak mówi minister Niedzielski. No i znów rusza ta machina ochronna, uruchamiane są szpitale tymczasowe. Pani poseł, co poszło nie tak? Nic nas nie nauczyło? Pani redaktor, szanowni państwo, właśnie, trzecia fala. Ja tak jak obserwuję też swoje zachowanie na temat COVID-u i na temat tego roku, to wydawało mi się, że po tej pierwszej fali, ja już nawet z takim optymizmem mówiłam zresztą nieraz tutaj na antenie Radia RDN Małopolska, że jesteśmy już po, że powinno być lepiej, że wierzę w to, że będzie lepiej. Pojawiła się druga fala, w którą prawie nie wierzyliśmy, jednak ona stała się faktem. I dzisiaj, szanowni państwo, my nie stoimy przed trzecią falą, trzecia fala jest już faktem. I tak jak państwo, tak również i ja czytam opracowania, słucham doradców pana premiera Mateusza Morawieckiego,
bo przecież sama nie jestem w tym temacie ekspertem i obserwuję to, co się dzieje. Trzecia fala jest faktem. Pytanie, czwarta, piąta, szósta, no właśnie, być może one będą. I teraz, szanowni państwo, jaka jest nasza mądrość? Trzecia fala już dzisiaj pokazuje, że największy wzrost liczby zachorowań jest w przekroju wiekowym od 20 do 40 lat. Dla mnie osobiście, szanowni państwo, jest to naprawdę przerażające. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy w studio jeszcze w tamtym roku, miesiąc listopad, grudzień, gdzie tak bardzo apelowaliśmy do naszych seniorów, prawda? Wtedy ta bojaźń o seniorów była największa. Dzisiaj, dzięki Bogu, dzięki bardzo poprawnej sposobowi życia, dzięki tym, że seniorzy zachowali się bardzo odpowiedzialnie, są już w miarę bezpieczni. W tym momencie szczepią się. Wiemy, że są bardzo duże problemy z szczepionkami, że nawet osoby, które są zapisywane na poszczególne terminy, te terminy są przesuwane. Jednakże wierzę w to, że uda się całemu krajowi tą odpowiednią ilość szczepionki mimo bardzo trudnych problemów, które są i trzeba wskazać tutaj oczywiście na problemy, z którymi napotyka się Unia Europejska, a my przez ten pryzmat, poprzez zawierane umowy, wierzę, że te szczepienia będą się sukcesywnie odbywać i wierzę, że jesień przyniesie już tą pozytywną energię, bo szanowni państwo, musimy w to wierzyć, ponieważ rodzi się tak bardzo dużo wątpliwości. Tak bardzo dużo ludzie psychicznie są zmęczeni, że naprawdę musimy taką pozytywną energię jeszcze próbować w sobie poszukać, znaleźć i pokierować to starsze pokolenie, żeby tak bardzo mądrze pokierowało młodszych i tych najmłodszych, którzy nie poszli do szkoły, bo ja przypomnę, jeszcze cały czas uczniowie, klasa od 4 wzwyż liceum, cały czas są zamknięci, uczą się zdalnie. Nie jest to też łatwe. Patrząc na rozwój pandemii, no niestety możemy powiedzieć też tak, że tak będzie z programem szczepień, że niestety będzie cały czas brakowało tych szczepionek, bo chętnych nie brakuje. Chętnych na pewno nie brakuje. Ja też rano, żeby też te informacje, które państwu przekazuję, były bardziej wiarygodne, rozmawiałam chociażby z naszymi tutaj dużymi przychodniami w Tarnowie wspomnę, przychodnie Kolmed, przychodnie Center Med, gdzie sił do pracy nie brakuje. Są odpowiednio przygotowani lekarze, cała służba medyczna, żeby szczepić. Brakuje szczepionek. I to jest, szanowni państwo, na dzisiaj fakt. Tych szczepionek być może w takich mniejszych rejonach jest więcej. I też znam sytuację, gdzie można pojechać w inne miejsce, do innego powiatu i zaszczepić się. Natomiast też rozmawialiśmy o tym bodajże w piątek i wiemy, że tutaj wiele osób zapisanych do swoich lekarzy, do swoich przychodni, chce jednak szczepić się w tych swoich przychodniach. Stąd te kolejki bardzo duże. Natomiast podstawowym problemem oczywiście jest brak szczepionek. Ja tutaj nie odkryję nic nowego mówiąc to. Natomiast może też takie wielkie słowo dziękuję dla całej służby medycznej, która jest w gotowości, chce nam pomagać, tylko brakuje szczepionek. Ale wierzę też w dużą mobilność rządu pana premiera, mobilność pana ministra Michała Dworczyka, że naprawdę będą robić wszystko, żeby te szczepionki sukcesywnie do nas przyjeżdżały, żeby można było tą pierwszą dawką się zaszczepić. Też rozmawiałam z lekarzem i też jest zapewnienie, że zaszczepienie się pierwszą dawką szczepionki w dużym stopniu uchroni nas od zakażenia. Nasz organizm uodporni się. Popatrzmy, pani poseł, nieco w przód. Przed nami święta wielkanocne. Kolejne pandemiczne. Będzie to jak rok temu, czyli w całkowitym zamknięciu? Tak, to już niecały miesiąc do świąt Wielkiej Nocy, świąt najważniejszych w naszym życiu. I teraz ja też sobie, pani Kasiu, zadaję to pytanie, czy te święta spędzimy tak jak w tamtym roku? I oczywiście też wierzę, że będzie trochę lepiej. Nie będzie tak jak było w latach poprzednich, ale być może będzie troszeczkę inaczej. Być może będziemy mogli ze święconką pójść do kościoła, poświęcić pokarmy wielkanocne. Wierzę, że wspólnie jeszcze tej energii będziemy mieć, żeby te święta spędzić trochę lepiej. Poseł Anna Pieczarka w studiu RDN Małopolska. Pani poseł, kiedy rozstrzygnięcie tej trzeciej tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
To już teraz przechodzimy do tych spraw bardziej zawodowych, a bardziej nawet na środowisko naszych drogich samorządów. Faktycznie już niebawem po 15 marca będzie rozstrzygnięcie kolejnego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest już ta trzecia perspektywa. Przypomnę, 6 miliardów złotych środki w ubiegłym roku, miesiąc sierpień, wrzesień. Druga tura 4,5 miliarda złotych i teraz troszeczkę mniejsze, ale to prawie 2 miliardy złotych po to, żeby zasilić kolejne samorządy, żeby mogły się rozwijać, żeby kolejne osoby miały pracę, żeby te małe nasze ojczyzny jeszcze bardziej piękniały, żeby kolejne drogi, które są naprawdę potrzebne, powstawały, mimo że jest już ich naprawdę bardzo dużo, ale też inne miejsca, chociażby przedszkola, żłobki mogły powstawać i to jest właśnie ten trzeci nabór Fundusz Inwestycji Lokalnych. Po 15 marca, tak jak rozmawiałam z panem ministrem Krzysztofem Kubów, to rozstrzygnięcie nastąpi, ale też pani redaktor, kolejny to jest Fundusz Dróg Lokalnych. Właśnie, samorządy mogą jeszcze liczyć na wsparcie i tutaj tak, samorządy aplikowały w drugiej połowie roku 2020 i też rozstrzygnięcie zaraz po 15 marca. Rządowy fundusz tutaj dróg samorządowych to jest ta transza, która popłynie na most w Ostrowie? Szanowni Państwo, pan starosta Romanucarz był gościem, z tego co pamiętam, w piątek w studiu RDN Małopolska i też te wiadomości, które mam, to pozyskałam poprzez audycję, poprzez wywiad z panem starostą. Wiem, że rozstrzygnięcie przetargu będzie przesunięte o co najmniej 2 dni ze względu na dużą liczbę zapytań, które w tym momencie są. Pozwólmy, szanowni państwo, jeszcze na te 2 tygodnie, jeszcze na odpowiednie decyzje pana ministra, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zapewniam, że most będzie. Wierzę, że w jak najszybszym czasie on będzie przejezdny. I to dofinansowanie też będzie. I dofinansowanie też będzie, bo przecież bez dofinansowania mostu by nie było. Pani poseł, jeszcze na koniec, czemu ma służyć monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych? O, szanowni państwo, to tak ja myślałam, że tylko wybrniemy poprzez to, że faktycznie tutaj te dzieci, młodzież nasza jest zamknięta. Natomiast pani redaktor pyta o monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. O tym ostatnio dyskutowano i przegłosowano w Sejmie. Tak, i tutaj wiele też kwestii spornych, natomiast wierzę tutaj w tą dobrą inicjatywę i po wprowadzeniu tej ustawy, po kolejnym przegłosowaniu przez Senat, zobaczymy, jak będzie to w praktyce wyglądać. To taka szansa dla tych młodych ludzi, żeby sprawdzić, jakich specjalistów też potrzebujemy, jak ten rynek też lokalny. Ja mówię tutaj z dużym dystansem, ponieważ ten czas, który mamy, to jest taki bardzo trudny czas na sprawdzanie też czegokolwiek, ale też z pewnymi projektami musimy iść do przodu, ponieważ wierzymy, że ten trudny czas się skończy i tutaj też wszystkie ustawy wprowadzane po to, żebyśmy faktycznie to przełożenie na przyszłość mieli. Poseł Anna Pieczarka, gościem radia RDN Małopolska o poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet.